Elo, elo, rowerzyści i kolarze, to co dzisiaj Wam pokażę, to ostatnia przejażdżka szosowa. Na ile ostatnia, to się jeszcze okaże. Długo już nie jeździłem na Emondzie. Możecie strzelać w komentarzach, jak długo, ale się sam zdziwiłem, jak ostatnio spojrzałem na Strawę i powiedziałem, że dziś jest ten dzień, w którym muszę w końcu wsiąść na szosę, niezależnie od pogody, choć pogoda dzisiaj nie jest ładna, bo strasznie wieje i w dodatku jest pochmurno, nie jest najcieplej, dlatego już mam założoną termoaktywną koszulkę oraz czapeczkę. Nie chcę ryzykować, bo niby jest chyba 16 stopni, ale nie chcę, żeby mi przewiało zatoki, bo za tydzień dla mnie ważny start, ale start biegowy, dokładnie półmaraton, i przygotowałem się do niego przez ostatnie 3 tygodnie dosyć solidnie i mam nadzieję, że wykręcę bardzo fajny wynik, ale co będzie, to będzie. Nie chciałbym się rozchorować zaraz tuż przed startem, ale dzisiaj jeszcze jakaś, myślę, że może sytunia wpadnie na tym rowerze. Rower był na tyle, że tak powiem, zaniechany, porzucony, dalony, że w kołach były po 3 atmosfery. Pomiar mocy z jednej strony był rozładowany. Jak go podłączyłem, sprawdziłem, to się okazało, że jeszcze jakaś aktualizacja weszła do Inpika. Nie wiem, co wnosi, co nie, ale na pewno coś jest poprawione. Się to dużo watów mi pokazuje, więc nie wiem, czy aktualizacja dodała trochę watów, czy nie, ale niby nie kręcę mocno, a waty są dosyć spore. Nogi mam trochę przymulone przez te ostatnie 3 tygodnie biegowe, ale no zobaczymy, jak dzisiaj będzie. Chciałbym, żeby ta setka dzisiaj jakoś wpadła. Nawet nie mam za bardzo zaplanowanej trasy. Wiem, że jadę na razie pod wiatr w kierunku Radziejowa. Czy pojadę jeszcze kawałek za Radziejów, czy gdzieś tam odbiję. Zobaczymy. Taki po prostu dzisiaj spontan. Rower od dłuższego czasu już mam wystawionego na OLX-ie. Były zapytania, byli, że tak powiem, rzeźbiarze, handlarze pytali się, że 5000 i będę zaraz. Ale nie chcę go sprzedawać na siłę, po prostu jak się sprzeda, to się sprzeda. Mam nadzieję, że trafi w dobre ręce i osoba, która go kupi, będzie zadowolona, bo póki co jest wystawiony w cenie takiej, że nowy rower możecie kupić na ramie aluminiowej, a tutaj carbon 105. Fajny rower. To jest w ogóle rower, o którym marzyłem od dosyć dawna i w końcu, że tak powiem, jak się spełniło moje marzenie, to jakoś tak, no nie ma ostatnio tej chemii. Jak widzieliście w filmie, że wszyscy skończymy na gravelach, tak mówiłem, że ostatnio jakoś ten bakcyl typowo szosowy troszkę minął. Mam nadzieję, że dzisiejszy dzień troszeczkę to odczaruje. Ale co do sprzedaży, jak się sprzeda, to się sprzeda, jak nie, to zostanie na przyszły sezon. Zobaczymy. Zamana pisał ostatnio maila z przeprosinami odnośnie główno Gold Race, że się nie odbyło, ale na pewno się odbędzie w 2024. I w ramach przeprosin darmowy start w Skierniewicach oraz głównie Gold Race, że jest oferowany i zobaczymy. Wstępnie zaakceptowałem, ale czy coś z tego wyjdzie, to nie wiem. Nie wiem, jadę. Po prostu jadę. Z prawej strony widzę, że zaczyna się robić czyste niebo, więc jest cień szansy, że może jeszcze wyjdzie słoneczko. Zobaczymy, czy wyjdzie. Na razie jedzie się ciężko. Pod wiatr. Dobra, jak i Radziejów, to i Premia Górska. O, widzę, jakaś pielgrzymka. Ok, prawie 40 km, średnia pod wiatr 28,6, średnia 229. Nieźle, jak po takiej długiej przerwie od szosy i po ostatnim 3-tygodniowym wyrypie biegowym.
Dobra, czas obmyślić sobie trasę i wracać powoli do domu. Poczekaj, zrobię snapa! Ej, snapa zrobię! Chyba nie masz zamiaru tego odpalić, co? He? Chyba nie masz zamiaru tego odpalić. Ale nie tutaj. A ile masz lat? To gówniorze, co? Ostatnio pochwaliłem Garmina, że przerzucił mi trasy podczas aktywności, ale teraz niestety się nie udało, więc działa to w kratkę, jakby ktoś pytał. A propos Garmina, też chyba będę sprzedawał, bo... Nie wiem. Jest spoko, ma bardzo dużo rozbudowanych opcji, ale myślę, że sam BSC300 jak na moje potrzeby będzie póki co wystarczający. Podjąłem delikatne ryzyko, bo miałem dojechać do Piotrkowa Kujawskiego i tam odbić w lewo na znajome trasy, ale tutaj zobaczyłem znak na Bytoń. No i dobra, jadę. Zobaczymy. Mam nadzieję, że będą dalej takie ładne asfalty, jak teraz są. Nie wiem czemu, ale musiałem. Dobra, 2 godzinki jazdy, jakoś się kręci. Teraz wiatrem już jest naprawdę bardzo przyjemnie. O ile dzisiejszą jazdę mogę nazwać przyjemną, bo jakoś tak, no nie ma tego czegoś. Niby wszystko fajnie, ale czegoś brakuje. A szczególnie jak widziałem takie piękne szuterki gdzieś na uboczu i tak by się odbiło. Ale nie, bo szosa. Generalnie w tym roku stuknęło mi już ponad 12 tysięcy kilometrów na rowerze, więc bardzo dużo, bo myślałem, że będzie dużo, dużo mniej. Zakładając sobie wszystkie, przeliczając wszystkie obowiązki, jakie sobie nałożyłem w tym roku na głowę, więc z tego powodu jestem bardzo zadowolony. Jeszcze z 1000, 2, może 3000 kilometrów w tym roku wpadnie, więc fajnie. Ale na szosie mam zrobione lekko ponad 2000, czyli bardzo mało. A zazwyczaj to na rowerze szosowym robiłem kilometrów najwięcej w sezonie. A tu teraz takie zaskoczenie. Samo z siebie tak wyszło. Możecie mi nie uwierzyć, ale zgłodniałem. Już dawno tak nie miałem, żeby podczas jazdy na rowerze poczuć się głodnym. Nie mam jakiejś bomby. Dobrze mi się jedzie, dobrze mi się kręci. Ale jestem głodny. A ja bym rano. Potrafię wyjechać na 3 godziny i jest. I nie jestem głodny, a... Ja ci jestem głodny. A na wieczór też jadłem. Czyli dużo jadłem. Nie wiem, no co chodzi. Dziwna sprawa. Oczywiście na sam koniec pogoda robi się coraz ciekawsza i jest nawet szansa, że w końcu ujrzę to słoneczko. Po lewej ładnie niebo się przejaśnia. A tu jeszcze tak na 2 razy. Wjechałem właśnie jakąś w ogóle drogę, której nigdy nie jechałem. I o dziwo jest asfaltowa i chyba nawet się uda wyjechać na jakiejś głównej drodze. Mówiłem, że wyjdzie na sam koniec trasy. Wiedziałem, takie miałem przeczucie, ale fajnie, fajnie, że się pojawiło.
Też reszta dnia może będzie przyjemna, nie licząc oczywiście tego wiatru. No nic, czas na podsumowanie. Zanim przejdę do ostatecznego podsumowania, chciałbym tutaj jeszcze wspomnieć, że dziwnym zbiegiem okoliczności tego samego dnia, czyli 1 października, gdzie wykonałem swoją ostatnią przejażdżkę na tym rowerze szosowym, co widzicie za mną, to swoją przygodę z kolarstwem szosowym zakończył Peter Sagan. Dlaczego o tym wspominam? Ano dlatego, że kiedy zaczynałem swoją przygodę na szosie, to akurat pierwsze filmiki, jakie napotkałem na YouTubie, to właśnie były chociażby od Petera Sagana, które mocno mnie motywowały do jakichś tam osiągania własnych celów, do zdobywania nowych osiągnięć. I mimo że w Polsce mamy tak znanego Michała Kwiatkowskiego, to jednak Peter Sagan to było pierwsze nazwisko, jakie napotkałem, że tak powiem, na swojej liście z peletonu. Według mnie jest to wspaniała postać w kolarstwie, wcześniej szosowym, teraz w MTB. Podejrzewam, że o gravel też jeszcze zahaczy, znając życie. Szkoda, ale takie jest życie, coś się zaczyna i coś się kończy, więc zobaczymy, jak to będzie u mnie. Więc chciałbym podziękować po prostu Peterowi Saganowi za te wszystkie lata. Bardzo fajnie się oglądało jego występy i jest to dla mnie jakaś motywacja, żeby w końcu też pooglądać trochę kolarstwa górskiego, którego troszeczkę, można powiedzieć, zaniechałem. Ale może tak musiało być. No dobra, cóż. Przejdźmy do podsumowania. Równa stówka dzisiaj wleci. Więc tak jak planowałem, wszystko zgodnie z planem. Średnia ponad 31, watów ponad 200. Średnie tętno około 120. Bardzo niskie tętno. Nie sądziłem, że aż takie niskie uda się uzyskać, jak na tą prędkość waty. Więc fajnie. To dobry prognostyk przed najbliższym półmaratonem. Bo większość z Was, co to ogląda, to pewnie jeszcze jest przed tym startem. Szkoda trochę, że ten sezon taki się okazał, bardziej gravelowy niż czasowy. Mam nadzieję, że to nie jest koniec przygody z kolarstwem szosowym. Jest to na pewno ostatnia jazda na rowerze szosowym w tym sezonie. Zobaczymy, czy ten rower się sprzeda i pomyśli się o czymś nowym, czy losy się kompletnie jakoś inaczej ułożą. Nie wiem, czas pokaże. Tak czy siak uważam ten sezon naprawdę do zadowalających. Udało się trochę postartować w tym sezonie, udało się odkrywać nowych terenów. Za niedługo też Wam co nieco fajnego pokażę. Tak mi się wydaje, że fajnego, ale zobaczymy. Nie zawsze to, co mi musi się podobać, może się podobać Wam. Taka prawda. No nic, piszcie w komentarzach, jak Wam sezon minął. Jak, no oczywiście jeszcze się nie skończył, no bo kto będzie chciał, to będzie jeździł cały rok. I czy przyjeździliście tam na rowerze szosowym, gravelowym, MTB, czy na trekkingu? Czy wszystkie plany udało Wam się zrealizować? Ewentualnie jakie są plany na przyszły sezon? Bo to jest teraz taki okres, że już powoli można myśleć, co robić w przyszłym sezonie. Czy coś nowego zwiedzić, czy coś mocniej potrenować. No dobra, a póki co lecę na obiadek. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Piąteczka.